Cześć! Zainspirowany komentarzami pod moimi filmami w temacie kamer obrotowych, postanowiłem zamówić najtańszy rejestrator, który obsługuje m.in. protokół ONVIF. Taki rejestrator bez dysku, obsługujący do 9 kamer, to koszt około 100 zł. Ten dojechał do mnie w niecałe 3 tygodnie. Protokół ONVIF to cecha wspólna wszystkich testowanych przeze mnie kamer i teoretycznie, pomimo różnic w systemach, funkcjach i aplikacjach do ich obsługi, ten rejestrator ma umożliwić mi obsługę wszystkich tych kamer za pomocą jednego urządzenia, a co za tym idzie, za pomocą jednej aplikacji oraz dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę przeglądania zapisywanych nagrań. Do testu użyję 4 kamer. Dwie będą połączone przez Wi-Fi i dwie przez kabel LAN. Oczywiście wszystkie muszą być połączone z tym samym routerem, do którego będzie podpięty również rejestrator, czyli muszą być w jednej wspólnej sieci lokalnej. Rejestrator to niewielka czarna skrzynka, która musi zmieścić w sobie maksymalnie jeden dysk 3,5 cala. Rejestrator posiada następujące gniazda. Wyjście audio, VGA, HDMI, RJ45, czyli LAN, dwa złącza USB do podłączenia myszki i pendrive'a w celu np. skopiowania nagrań oraz gniazdo zasilania 12V. Po otwarciu obudowy widzimy niewielką płytkę z mózgiem rejestratora, z której wychodzą przewody do podłączenia dysku. Kabel SATA okazał się za krótki, ale na szczęście miałem pod ręką dłuższy i go wymieniłem. Do rejestratorów warto stosować dyski przeznaczone do tego typu urządzeń, czyli takie, które mogą zapisywać dane non-stop przez 24 godziny na dobę. Przykładowe linki do takich dysków umieszczam pod filmem. Po zainstalowaniu dysku podłączyłem rejestrator do monitora i zasilania. Najpierw zaczął od sformatowania zainstalowanego dysku. Kamery, które mam podłączone na czas testów, to najtańsza kamera 5 megapikseli, którą testowałem na tym filmie, obsługiwana domyślnie przez aplikację ICC, podłączona kablem LAN. Kamera z dwoma obiektywami, którą testowałem na tym filmie, obsługiwana przez aplikację YCC365+, również podłączona kablem LAN. Obsługiwana przez tę samą aplikację kamera 2-megapikselowa z 4 antenkami, podłączona przez Wi-Fi, której test prawdopodobnie pojawi się niebawem. Oraz najciekawsza, jak do tej pory i moim zdaniem najlepsza testowana przeze mnie kamera 5-megapikselowa z 5-krotnym zoomem optycznym, obsługiwana przez aplikację CamHi Pro, połączona przez Wi-Fi, a której test możecie zobaczyć w tym filmie. Dysk już się sformatował i możemy przystąpić do pierwszej automatycznej konfiguracji. Rejestrator bardzo szybko znalazł tylko jedną kamerę, tę, która domyślnie obsługiwana jest przez aplikację ICC lub XMI. Dodam, że dedykowana aplikacja na smartfony do obsługi rejestratora to również XMI, więc można dostrzec tu zależność. Próba wyszukania kamer po protokole ONVIF również zakończyła się niepowodzeniem. Postanowiłem dokończyć konfigurację rejestratora. Aby wejść do menu, należy najpierw skonfigurować hasło dostępu. Okazuje się, że w rejestratorze dostępny jest również język polski. Po ponownym uruchomieniu rejestrator nadal wykrył tylko tę jedną kamerę. Pobawiłem się chwilę tą kamerą, przejrzałem z grubsza menu rejestratora i zamierzałem zakończyć test z poczuciem porażki, ale przypadkiem wszedłem w zakładkę Zaawansowane i Aktualizacja. Okazało się, że jest dostępna nowa wersja. Czym prędzej ją zainstalowałem i doznałem pozytywnego zaskoczenia. Pierwsze to oczywiście automatyczne wykrycie wszystkich podłączonych kamer. Drugie to całe menu, które wcześniej wykazywało oznaki chaosu i niedoróbek, zmieniło się w bardzo zgrabne, przejrzyste i bardziej dopracowane. Pełną konfigurację parametrów i obsługę wszystkich funkcji oferuje tylko kamera zgodna z systemem rejestratora, czyli ta najtańsza 5-megapikselowa, obsługiwana domyślnie przez ICC.
Zakładam, że wszystkie kamery, które współpracują z tą aplikacją, będą dla rejestratora bezproblemowe. Do tej pory przetestowałem w sumie już 3 takie kamery. Kolejną kamerą, która wystarczająco radzi sobie w komunikacji z rejestratorem, to 5-megapikselowa Ashonga z 5-krotnym zoomem optycznym, która jest jak do tej pory najciekawszą testowaną przeze mnie kamerą. Bez problemu działa obracanie i zoom. Można też ustawiać presety, czyli zapamiętane pozycje, które następnie można dodać do ścieżki, aby kamera patrolowała teren. Wszystkie wykryte alarmy z ruchu zapisują się na nagraniach rejestratora i łatwo można je wyszukiwać. Problematyczne okazały się kamery współpracujące z aplikacją YCC365+. Próba obrotu w którąkolwiek stronę obraca kamerę maksymalnie w danym kierunku. Wykryte alarmy z ruchu nie są zapisywane przez rejestrator. Kamera z 2 obiektywami nie ma możliwości przełączania ich z poziomu rejestratora, a obraz przesyłany jest w bardzo niskiej jakości. Generalnie te kamery nie przypadły mi do gustu, głównie ze względu na konieczność wykupienia usługi w chmurze, aby korzystać z nich w miarę komfortowo. Jak się później okazało, były one też jedną z przyczyn zbyt szybkiego zużywania limitowanego pakietu internetu domowego LTE, z którego korzystam, ponieważ stale wysyłają dane do chmury i 2 takie kamery na dobę zużywały nawet kilkanaście gigabajtów danych. Rejestrator posiada funkcję wykrywania twarzy, ale nie udało mi się jej tak skonfigurować, aby zadziałała. Rejestrator możemy bez problemu dodać do aplikacji XMI na smartfon lub tablet oraz do General CMS pod Windows, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ wystarczy połączyć się z jednym urządzeniem, aby mieć dostęp do kilku kamer naraz i to z dowolnego miejsca na świecie. Podsumowując, uważam taki rejestrator za całkiem ciekawe urządzenie, głównie ze względu na możliwość dodatkowej, o wiele dłuższej archiwizacji nagrań. Zniszczenie czy kradzież kamery nie pozbawi nas materiału dowodowego. Jest to doskonała alternatywa dla płatnej usługi w chmurze, którą oferuje na przykład aplikacja ICC. Cena takiego rejestratora z 1-terabajtowym dyskiem to koszt około 300 zł. Roczna subskrypcja chmury z 7-dniową archiwizacją nagrań tylko z alarmów dla jednej kamery to wydatek około 230 zł, więc łatwo policzyć, że zakup rejestratora szybko nam się zwróci. Taki rejestrator może stać w salonie podłączony do telewizora i w razie potrzeby możemy sobie szybko podejrzeć otoczenie domu. Na przykład gotując obiad, zerkać na dzieci bawiące się na podwórku. Na koniec, już bez komentarza, przegląd poszczególnych opcji menu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości na nie szybko odpowiedzieć.